Siema, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Nikodem i to jest Akinator, tak. Gramy dzisiaj w Akinatora, jej, comeback! Po nie wiadomo ilu tam latach, trzech niecałych, dobra, wpiszmy sobie wiek 19, sobie wpiszmy 19 plus, tak. I dzisiaj, kogo będziemy dzisiaj szukali? Wiem. Ekipę z Warszawy na przykład, o, członków z ekipy z Warszawy. Twoja postać pochodzi z Polski. Tak. Czy twoja postać nagrywa na YouTubie? Kogo szukamy? Ptycha możemy znaleźć. O. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Ptychu nie nagrywa. Czy twoja postać jest muzykiem? Ptychu nic nie nagrał związanego z muzyką. Czy twoja postać jest graczem komputerowym? Tak. Czy twoja postać ma ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTubie? Nie ma. Czy twoja postać jest związana z firmą EA? Nie. Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy twoja postać często używa wulgaryzmu w swoich tekstach? Ptychu mało przeklina. Nie, nie mieszka. Czy twoja postać ma dziecko? To nie jest jego dziecko, to co on wstawia na fanpage'a, nie? Czy twoja postać jest ogólnie lubiana? Tak. Czy twoja postać ma zarost? Nie, Ptychu nie ma zarostu. Czy twoja postać nie jest związana z Pokémonem? Ptychu nagrywał GTA? Chyba nie nagrywał. Czy twoja postać należy do dwuosobowej grupy? Do wieloosobowej grupy należy, więc nie. Czy twoja postać jest gruba? Nie, ale umieśniona tak, więc no. Czy twoja postać jest związana z Twitchem? Nie. Czy twoja postać ma brata lub siostrę? Chyba tak. Czy twoja postać była dręczona w szkole? Nie. Czy twoja postać ma samochód? No chyba tak. Czy twoja postać często chodzi na siłownię? Tak. Czy twoja postać lubi gwizdać? Nie wiem, czy Ptychu lubi gwizdać. Czy twoja postać żyje w mieście? Tak. Nie, to nie jest Palasite. Czy twoja postać została wyrzucona z drużyny? Nie wiem, chyba nie. Czy twoja postać gra w CSGO? Kiedyś Ptychu grywał na live'ach CS-a, teraz Fortnite'a gra, ale mogę zaznaczyć, że tak. Czy twoja postać nagrywa omeglenie? Z grami, strzelankami? Tak. Czy twoja postać się nie umieśniona? Tak. Czy twoja postać stała się znana dzięki internetowi? Nie, dzięki Warsaw Shore. Czy twoja postać tworzy zabawne filmiki na YouTubie? Nie wiem, czy zabawne, ale no możemy dać, że tak. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? Nie, Ptysiu nie jest aktorem. Czy twoja postać jest sportowcem uprawiającym dyscyplinę indywidualną? Nie wiem, wydałem chyba tak. Czy twoja postać stała się sławna niedawno? Nie wiem, jakieś kilka lat temu. Twoja postać jest youtuberem? Obecnie tak. Twoja postać lubi rapować? Nie. Twoja postać ma bloga? Nie. Twoja postać jest wprawnym graczem? Tak. Czy twoja postać chodzi do szkoły? Chodziła. Chodził. Twoja postać korzysta z karabinu snajperskiego? Nie wiem, jakiej broni używa w Ptychu w Fortnite'cie. Damy, nie wiem. Twoja postać jest związana ze sportem? No jest. Twoja postać ma pseudonim związany ze zwierzętami? Nie. Kto do mnie dzwoni? To chyba YouTube. Czy rozmawiasz z twoją postacią? Nie, chociaż... O! Cicho! Twoja postać ma psa? Nie wiem, czy Ptychu ma psa. Jest! Tyś! Dobrze! Jest! Mamy Ptycha! Bardzo dobrze! Tak, to jest Ptychu! Bardzo dobrze! Dobra, to teraz... Teraz tak naprawdę kogo jest Warsaw Shore? A damy Stiflera może! No są youtuberami. Twoja postać jest rośliną? Stevie? Stevie to jest osoba, tak? Jak to Ewelona powiedziała, nawet nie wiadomo czy to baba czy chłop. Twoja postać jest dziewczyną? Nie wiem. Damy nie wiem. Twoja postać jest kobietą? Nie wiem. Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Nie. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? W jednym sezonie tak było, w jednym odcinku, więc damy... Nie, damy nie. Twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie. Twoja postać jest dorosłym mężczyzną? Nie wiem. Stevie? Czy twoja postać często używa wulgaryzmu w swoich tekstach? No, Stifler to tak częściej bardziej, to damy tak. Twoja postać jest muzykiem? Nie, to mnie nam... Typowy dres! Nie, to nie typowy dres. Tak, kontynuujemy. Czy twoja postać gra w CS-a? Nie. Twoja postać ma samochód? Chyba Stifler ma samochód. Ma związek z samochodami? Nie ma.
Twoja postać ma zarost? Nie. Czy twoja postać tak? Czy twoja postać prowadzi program, w którym goście odpowiadają na pytania? Nie, to nie jest Gimper. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Tak. Czy twoja postać walczy na pięści? Nie, to nie jest Wojtek. Czy twoja postać ma psa? Tak. Czy twoja postać urodziła się zimą? Damy nie wiem. Twoja postać jest znana dzięki telewizji? Tak. Twoja postać pojawia się w NTV? Tak. Czy tak? Tak! Jest Stifler! Dobrze! Mamy Stiflera! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak. To może teraz dziewczynę? Małą Anię damy, na przykład. Nie znam jej osobiście. Twoja postać ma... Chyba ma, tak, nie wiem. Twoja postać jest youtuberem? Nie. Twoja postać ma włosy koloru blond? Tak. Twoja postać jest szczupła? Jest szczupła. Twoja postać umarła młodo? Nie, to nie jest Tomasz Hada. Tak. Czy twoja postać jest mała? Tak. Czy twoja postać jest bardzo niska? Chyba tak, nie wiem. Serio? Akinator, no kurde, no rozwalasz mnie dzisiaj, no. Kurde, Akinator. Tak, to jest mała Ania. No. Powiem, Akinator rozwalił. Dobra. Szukamy najbardziej moją ulubioną osobę z ekipy. Czyli Jacka. Jackę. Jedziemy. Czy twoja postać jest kobietą? Jacka, no jest kobietą. Nie no, żartuję. Jacek nie jest kobietą. Twoja postać nagrywa na YouTubie? Nie. Twoja postać zawarła? Nie. Twoja postać jest człowiekiem? Tak. Twoja postać jest na ciebie osobiście? Jacek polubił mi dwa komentarze, więc dzięki Jacek, ale nie znam mnie osobiście. Twoja postać pochodzi z Polski? No chyba tak. Twoja postać pochodzi z serialu telewizyjnego. To jest bardziej reality show, więc powiemy, że nie. Twoja postać jest muzykiem? Jacek jest fryzjerem. Twoja postać jest związana ze sportem? Nie. Twoja postać ciągle żyje? Tak. Twoja postać... Nie. Twoja postać stała się znana? Nie. Twoja postać jest znana? Tak. Twoja postać jest aktorem, aktorką? Nie. Twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Jacek nie wygląda na tyle. Chwila, branżę młodową, tak. On ma tam swój salon fryzjerski. Damy chyba tak. Czy twoja postać jest pełnoletnia? Tak. Czy twoja postać interesuje się modą? Chyba tak. Młodą. Modelingiem. Fryzur, jak już, to damy chyba tak. Twoja postać jest gejem? Nie, jest biseksualny. Nie. Czy twoja postać ma długie włosy? Nie, bardziej takie jak ja. Twoja postać pojawia się w MTV, tak? Twoja postać miała wiele dziewczyn? Nie, to nie jest Piotrek. Twoja postać jest znana pod pseudonimem, a Jacka to pseudonim? Akinator, czy ty mnie dzisiaj słuchasz? Nie, no... Nie wierzę. No tak, to jest Jacek. Ja dupię. Piotrka sobie zrobimy. Dajesz, Pedro. Jedziemy. Czemu ja w ogóle mam słuchawki nałożone? Ja nie wiem. Przepraszam. Nie jest kobietą. Tak, jest prawdziwa. Jest znany dzięki telewizji. Pedro nie ma obecnie 40 lat. Nie jest aktorem. Uprawia zawodowo sport. Chyba grał coś tam w piłkę nożną, więc damy, że tak. Tak. Nie. Twoja postać pochodzi z Polski. Tak. Twoja postać jest obrońcą. Nie wiem. Twoja postać jest znana z... Tak! Piotrek ma jakieś tatuaże? Chyba ma. Tworzy filmy na YouTubie? Nie. Twoja postać jest znana pod pseudonimem Pedro, to jest pseudonim, jak najbardziej, no powiedzmy. Twoja postać ma związek z... Tak? Czy pseudonim twojej postaci jest bardziej znany niż jej prawdziwe nazwisko? Tak. Oj, Pedro! Nie. No taki lekki zarost Piotrek ma. Dziękuję. Kłaniam się nisko aż po same kule. No tak, to jest Pedro, dokładnie. Dobra. Twoja postać ma znane rodzeństwo? Nie, chyba. Twoja postać pracuje dla kanału telewizyjnego, no dla MTV, no to okej. No można tak powiedzieć. Twoja postać jest biała, a jaka ma być czarna? Tak, uczęszczam na tą samą. Nie.
Nie wiem. Sylwia Bomba, prowadząca program. Who the fuck is Sylwia Bomb? What the fuck? What the fuck? XD? To jest Sylwia Bomba. Okej. Dobra, kontynuujemy, ostatni raz. Twoja postać tańczy. Nie, Boże Święty, Akinator. Twoja postać jest głównym bohaterem, bohaterką utworu, który... Nie, to nie siostry Godlewskie, nie. Chyba tak. Postać znalazł w twojej agresji, tak. Nienawidzona? Przez Brzydala na pewno. No by chyba tak. To postać... Przeciwka Big Brother. Klaudia, Jola, tak! Tak! Dokładnie! No jak chodziło! Dobra! Ostatni ten! Ała! Dobra, tam Stevie, Wojtek, co tam ten? Brzydala, może znajdźmy? I z dziewczyną? Nie, i dziewczyny, twoja postać jest prawdziwa, tak. Twoja postać? Nie, coś tam z mamą kręcił. Nie, u psycha, coś tam raz nagrał. Znacie osobiście? Nie. Twoja postać? Nie. Czy twoja postać ma telefon komórkowy? No, jak każdy. Twoja postać jest muzykiem? Nie. Twoja postać? Nie. Twoja postać gra w siatkówkę zawodową? Nie wiem. Twoja postać jest graczem? Nie. Twoja postać gra obecnie w drużynie sportowej? Nie. Czy twoja postać jest ze sportem? No tam z jakimś tam instruktorem czegoś jest, więc damy tak. Nie. Czy twoja postać jest dzieckiem? Nie. Twoja postać pracuje w biurze? Nie. Przecież nie wiem. Nie, żadnych penisistów nie chcę. Nie. Twoja postać skacze. Jak każdy! Brzyda to taki bardziej ciemny blondyn, jak ja chyba. Nie, to nie. Na czarny też nie. Twoja postać ma dziecko? Nie. Twoja postać była lub jest trenerem i... On jest instruktorem, więc w sumie... Więc można to zaliczyć jako do trenera. Dobra, najwyżej Akinator mi nie zaliczy. Czy twoja postać uprawia sport ekstremalny? Nie, to raczej nie jest sport ekstremalny, nie. Tak. Twoja postać nie, chciałbym. Twoja postać pali papierosy, Brzydal chyba pali papierosy, chociaż w programie nie widziałem, mieszka ze swoją matką, nie. Twoja postać posiada jakiś tatuaż, chyba posiada jeden. Postać ma obecnie, nie ma 25. Ma wiele tatuaży, nie, to nie Stifler. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Ostatni ten. Jedziemy z WG. WG jako śmietanka, kurde. No kurde no. No nie, to tak nie może być. Halo. Siostra, nie oglądaj proszę cię teraz. Dobrze, no to jedziemy dalej. Nie, ma polskie nazwisko Wojtek Gola. Ma nazwisko tak jak miejscowość obok Gostynia, wieś w sumie, więc może być. O, szybcy są. Twoja postać ma obecnie? Nie, WG nie ma. Nie wiem. Postać nie. Nie. Twoja postać jest tam żadnym bogiem? Kto tam wie? Czy twoja postać jest zakochana w jakimś filmie, w którym występuje? W tym sezonie jeszcze nie wiemy. Twoja postać ma opaskę na oko, nie. Czy twoja postać posługuje się na co dzień alfabetem łacińskim? Nie, ale nie umie wymawiać AL. WG raczej nie jest przebiegły, WG jest raczej miłym panem. No jest youtuberem, tak. Wyzwani rządzą. Nie, czy twoja postać jest znana dzięki telewizji? Tak, nie. Tak. I dziękuję. Tak, to jest WG! bardzo dobrze, Akinatorze. Dobra, moi drodzy, więc ja się z wami żegnam.
W ogóle, co ja dostałem na zająca, Boże Święty, Jożem zapomniał! Powiem wam tyle, że jest bardzo ciekawie i macie zostawić mi łapki w górę oraz suba. Jeżeli nie zostawicie łapki w górę oraz suba, to was dopadnie i zniszczy, jasne. Dajcie lajka! Tak, żebyście ubuchli gnoje i wstrętne. Dobra, bez przedłużania. Dread muszę sobie zrobić w końcu. Co jest tydzień teraz? Dobra, moi drodzy. Jeżeli wam się Akinator podoba, bo jeszcze planuję nagrać GTA Vice City. Jeden odcinek, okej? Okay? Planuję jeszcze tam czwórkę nagrać i w ogóle, ale dobra. Jeżeli wam się odcinek podoba, to zostawcie łapę w górę, tak, suba, skomentujcie, trzymajcie się, na razie,